Cześć, tu Noski Noski. Chcemy pokazywać Wam nasze ulubione zabawki. Na dobry początek na warsztat weźmiemy te, które najbardziej podobają nam się z wyglądu. Na początek Plantoise, aparat do zabawy. Taka zabawka optyczna, która ma w sobie trochę kalejdoskopu, jakby okienka na świat. Te słonie to skarbonki, pochodzą z Finlandii, nazywają się Norsu. Bank Szwedzki Narodowy w latach 70. dystrybuował takie skarbonki wśród dzieci, aby zachęcić je do oszczędzania. Te maleństwa to tak naprawdę projektory z bajkami, kiedy takie na przykład, nie wiem, dwulatki nie chcą gasić światła i nie chcą się pogodzić z tym, że już jest noc, można je zawsze troszeczkę podbajerować taką latarką. Dziecko może sobie ją zabrać ze sobą do namiotu, do szafy, pod koc. Szwedzka marka Om Design, matrioszki dla starszaków. Mamy takie matrioszki, zwierzaki i roboty. Są wykonane z tworzywa, także są o wiele bardziej trwałe niż tradycyjne drewniane babuszki. W zabawie nie mają sobie równych, a każde selfie z matrioszkami zyskuje taki czar. Green Toys to jest marka z Ameryki. Te zabawki powstają z butelek po mleku. Zamiast zaśmiecać planetę, zostają zaklęte w świetne, kreatywne zabawki. Szanowni Państwo, miałam takiego wieloryba w dzieciństwie. Prawie takiego samego, tylko oczywiście z ciemniejszego, brzydszego tworzywa. To jest marka Kiddo ze Stanów. Są bardzo ładne i trwałe. Pięknie się prezentują, a oprócz tego w akcji też się sprawdzają. Ale jednocześnie są inspirowane takimi zabawkami retro, tak z lat 60. To jest zabawka dla maluchów, taki sześcian, który rozbudowuje się w piramidę o wysokości prawie 90 cm. Bardzo funkcjonalna rzecz, no bo na półce nie zajmuje dużo miejsca, nie graci nawet w małych mieszkaniach, ale finalnie jest taką wielkogabarytową zabawką, która często w naszym sklepie jest wybierana na prezent na roczek. Dwie siostry, Aleksandra i Daniel Mizielińscy. Totalni mistrzowie. Cały nasz urlop na Mazurach spędziliśmy czytając tą książkę w kółko. Gdyby szkoła w taki sposób podawała informacje, to naprawdę bylibyśmy w domu. Z jednej strony książki podróżujemy pod wodą, z drugiej strony podróżujemy pod ziemią. No i docieramy do samego środka. To jest naprawdę, no, szacun. B-Toys to marka z Kanady, która jest silnie uzależniająca i trzeba bardzo uważać, bo kiedy raz się zakochasz w jednej zabawce, to potem ten romans się nie kończy. Dlatego, że te zabawki zostały zaprojektowane z taką myślą o tym, czym jest dzieciństwo, co się w tym czasie robi, co nas rozwija, co nas pociąga jako dzieci. Petit Collage to jest taka marka, która robi fajne zabawki, puzzle, różne jakieś właśnie takie artystyczne tematy, ale ja ze sobą mam tutaj akurat książeczki dla maluchów. Są bardzo pomysłowe, to jest na przykład książka harmonijka dla takich całkiem małych dzieci. Są też książki do nauki liczenia. Tutaj mamy takich przyjaciół, którzy się trzymają za rączki i trzeba wyszukiwać, czego jest ile. Wszystkie zabawki możecie znaleźć w naszym sklepie www.noskinoski.pl. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia wkrótce!